5 października bieżącego roku podczas mszy świętej ksiądz Jan Polec poświęcił kamień węgielny pod nową kaplicę przy ulicy Komorowskiej. Choć budowę rozpoczęto pod koniec września, dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców Olsztyna, już teraz widać ogromne postępy w pracy. Ksiądz Jan Polec, który jak inni nie szczędzi zdrowia i potu, zgodził się udzielić nam odpowiedzi na kilka pytań. Może zacznijmy od samego początku. Jakie konkretnie będzie przeznaczenie tego budynku? To znaczy na czas budowy będzie nam to służyło jako kaplica. No, czas budowy gdzieś kościoła, żebyśmy już w kościele odprawiali, no to przynajmniej to 5-6 lat. Czy jest to równoznaczne z nową parafią? Jeśli zamkniemy obiekt, znaczy zadaszymy, okna będzie zabezpieczane, wtedy już będzie prośba o do kurii o przechowywanie Najświętszego Sakramentu. Jeśli dostaniemy zgodę na przechowywanie Najświętszego Sakramentu, już będzie wtedy podział parafii. Czy oprócz tej budowy jeszcze planuje jakieś zagospodarowanie terenu? Czy to się to znaczy, kościół ma być gdzieś tu na tym miejscu, z prawej strony. Zagospodarowanie, no to wiadomo, parkingi, zieleń. Ja myślę, że gdzieś tam z tej strony będzie też kort tenisowy z boiskiem do koszykówki i do siatkówki jako jeden obiekt. To by tak było moje marzenie, a myślę, że jest to możliwe. Kiedy w takim razie jest planowane zakończenie wszystkiego? To znaczy akurat który to był rok, 86, kiedy pracowałem u świętego Rocha w Poznaniu, to ksiądz Magas też był w podobnej sytuacji. Został skierowany do budowy kościoła i budowali 12 lat. To znaczy z całą tą infrastrukturą dookoła, już takim dopięciem, 12 lat, akurat we wrześniu była konsekracja tego kościoła. Ja myślę, że tutaj nam chyba trochę lepiej pójdzie. To jest Poznań też troszeczkę inaczej. Ludzie się tutaj bardzo zaangażowali. Jestem pełen takiego optymizmu. Bo widzę właśnie, że ksiądz się nie oszczędza. Chciałem się zapytać, komu tutaj szczególnie należą się słowa podziękowania? To znaczy panowie, którzy... No jest taka grupa 10, którzy regularnie przychodzą. No, oni też nie chcą, żeby ich tam imiennie wymieniać. Oni to robią rzeczywiście tak na chwałę Panu Bogu i to mnie cieszy. No, można tu ich nawet tutaj objąć kamerą, to są ci panowie, którzy regularnie tu przychodzą. Nie chcą być też wymieniani, bo nawet tutaj w tej naszej głosie wielkopolskim też prosili, żeby nie wymieniać. Także jest też kilka firm, które nam też ofiarowały i sprzęt, między innymi rusztowanie, trochę suporek, żeśmy dostali też nieodpłatnie. Także no to nas bardzo cieszy. No, budujemy tylko z tych własnych środków, które tutaj ludzie na placu składają ofiary. I w trzecią niedzielę miesiąca zawsze przed kościołem farnym zbieramy na ten cel. A w najbliższą wszystkich świętych właśnie składka, na to zgodził się ksiądz proboszcz, za co mu jestem bardzo wdzięczny, we wszystkich świętych w czasie mszy świętej będą zbierane ofiary na budowę tej kaplicy na dziś. Także ja będę miał też kazanie, Słowo Boże, i przy okazji też tak dyskretnie, delikatnie poproszę też na ten cel o grosz. Myślę, że będzie to jakieś zrozumienie ze strony tutaj i wolsztyńskich parafian, no i gości, bo zawsze trochę przyjeżdża i z zagranicy, nie tylko. Może pytanie jeszcze troszeczkę z innego tematu. Czy nowy cmentarz, który słyszałem, już jest otworzony, czy również będzie pod opieką księdza? To znaczy, jest propozycja,
żeby ten cmentarz przejąć. Chociaż ja dzisiaj nie chciałbym. Na pewno jest to kwestia przyszłości, ale z tym wiążą się też pewne i koszty zagospodarowania. Nas na razie nie stać na to. Jeśli będziemy do końca grudnia parafią, jeśli uda nam się ten obieg zamknąć, jeśli będziemy mieć pogodę, to wtedy będziemy na drugi rok na ten temat myśleć i rozmawiać. Dzisiaj no, proponowano mi też, mówiono mi o tym cmentarzu, ale mówię, to wszystko łączy się z kosztami. Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Dziękuję również, wszystkiego dobrego. Do widzenia.